Dzień dobry. Sobota, 23 wrzesień, godzina 9 rano. Wybieram się dzisiaj pociągiem do miejscowości Rajsk. Stamtąd będę leciał do Suraża i z Suraża do Białegostoku. Trasa niedługo, około 50 km. W Surażu odpalam drona, chcę zobaczyć, jak Narew wygląda. Czy już widać kolory jesieni, to wszystko, mam nadzieję, będzie widoczne podczas dzisiejszej wycieczki. Także co, w drogę! Dzisiaj zostawiamy w tyle, trochę inny kierunek, lecimy na Suraż. Pustki już na polach, jesień wkracza na Podlasie szerokimi drzwiami. Kumpel zadowolony, że w końcu na rower wyszedł. W oddali widać Suraż. Pustki na łąkach. Nie słychać ptaka. Na polach wszędzie wykopki, rolnicy zbierają ziemniaki z pola. Suraż. Tam na oweczkach odpalimy drona, zobaczymy, jak to wygląda z góry. No widać już pierwsze oznaki jesieni, ale to takie pierwsze. Lekkie podsumowanie. Około 46 km. Trasa lekka, fajna, przyjemna. Widać już naprawdę minimalne ślady żółtych liści. To dopiero się rozkręca, dopiero początek, więc jeszcze na kolorki przyjdzie pora. Niski stan wody w Surażu. Właściwie nie spotkałem żadnego dzikiego zwierzęcia. No cisza. Rolnicy kończą swoje prace na polu, widać. Wykopki i te inne takie prace związane z rolą. Także na tyle. Z najbliższego serdecznie pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.